Narożnik podpowiada Korowi, aby szukał wysokich kopnięć na głowę. Być może to są właśnie te akcje, które przygotowuje Korow. Ależ akcja! Koro krzyczy, biegnie do przodu. Proszę zobaczyć, co za furia. Niczym wikingowie, niczym barbarzyńcy. Czy ryba trafi do Walhalli? Ale staje za podwójną gardą, przyjmuje ciosy. Jeszcze na nogach, jeszcze na nogach. Nie wiem, czy Koro zrobił dobrze, ponieważ wypompował się niesamowicie tą szarżą, a jeszcze jest półtorej minuty. Ryba zachowa na pewno więcej sił. Koro dał tutaj z siebie naprawdę dużo. Ale jest mocniejszy fizycznie Kornel i widać to, jak...